Dzień dobry, dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób pasieka nie zdał z fizyki. Siemanko, z tej strony Mefju i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj zrobimy sobie mój pierwszy pikem w mojej historii CSGO, a następnie postawimy kupon na stronie Totalbet, na stronie mojego nowego sponsora, którego logo teraz widzicie na ekranie, ale wszystko po kolei. Na początku sobie zrobimy pikem, wszystko sobie opiszemy dokładnie co i jak, dlaczego, no i tak to będzie wyglądało. A więc pytacie pewnie, Mefju, dlaczego to w sumie jest twój pierwszy pikem? Czemu nigdy wcześniej nie robiłeś? No i powiem wam tak, no bo byłem Januszem, tak? No, patrzcie, po co było mi robić pikiem, jak nic z tego nie było, tylko jakieś trofeum, które nie ma znaczenia, tak? Natomiast teraz, no trzeba kupić tutaj ten żeton, żeby móc dostać suweniry i w ogóle i bla bla bla, no więc no siłą rzeczy musiałem ten pikem jakoś zrobić, tak przy okazji. A przy okazji jeszcze właśnie zrobimy sobie kuponik, natomiast przechodzimy sobie już do wyboru drużyny, już wybrałem i jedynym słusznym wyborem jest oczywiście FaZe, oczywiście to jest żarcik, mimo że jestem fanem Shoxa największym i tak dalej, no to jednak FaZe tutaj wybieram, pozdrawiam Splintusa. No i co? I przechodzimy do pikemu. Jeśli nie wiecie dokładnie jak to działa w tym roku, te wyzwania tutaj i upgrade'owanie coina, tutaj macie faka, możecie sobie wszystko na tym faku ładnie na frekwentalnie askowanych questionnach przeczytać, a my przechodzimy do pikema. A więc tak, popatrzcie. Generalnie zacznijmy może od tego, że z majora na major zmieniany jest format, tak żeby był coraz bardziej jakby sprawiedliwy, w cudzysłowie sprawiedliwy, tak żeby generalnie no jak najlepsze drużyny miały jednak jak największe szanse na awans, żeby nie było tak, że jakaś losowa mapa zadecyduje o czymś, więc ja generalnie ten format przeczytałem na HLTV w newsie, już dokładnie teraz wam tego nie opiszę, to też tak jak mówię, tak samo jak z tymi fakami, to wszystko by zajęło zbyt długo, więc po prostu powiem wam to, że ten format niby ma faworyzować te lepsze drużyny, więc ja w tym pikemie będę starał się postawić na drużyny, które faktycznie uważam są najsolidniejsze, nie będę robił jakichś skomplikowanych rzeczy, tak samo będzie wyglądał mój kupon, a więc jedziemy, będziemy stawiali na drużyny, które po pierwsze według mnie mają największą szansę i po drugie, które osobiście chciałbym, żeby wygrały. Więc tutaj połączenie tych dwóch faktów to jest G2, które... trzeba przenieść, tak? Które w tym nowym składzie po pierwsze dałbym tutaj Vitality, bo w teorii ma największe szanse. Tak samo mógłbym dać Fnatic, ale według mnie G2 jest drużyną, która będzie... nie będzie na pewno tak mocno analizowana jak drużyna Vitality, no bo Vitality grało bardzo dużo map, wszyscy mniej więcej mają pojęcie jak grają i coś mogą wykminić na nie, natomiast G2 nie grało aż tak dużo oficjali. I według mnie wraz z adycją, chciałem powiedzieć, z dodaniem dwóch nowych graczy, oni trochę takiego głodu, to było widać w wywiadach można różne rzeczy mówić, ale było widać, że być może troszkę zmieniło się ich podejście. Wierzę, że takie legendy jak Shox czy Kenny, no myślę, że będą starali się naprawdę zrobić wszystko, żeby w końcu na tym majorze no, pokazać się tak jak na poprzednich majorach, czyli przynajmniej dojść do fazy głównej. Kolejna sprawa, według mnie tutaj NRG to jest bez w ogóle żadnych wątpliwości drużyna, która powinna przejść, nawet tego nie będę opisywał. Tak samo Vitality, tylko obawiam się, że, to znaczy no obawiam się, no myślę, że to nie będzie 3-0, bo tak jak mówię, myślę, że będą przeciwnicy bardzo mocno im zwracali uwagę. Tak samo bez wielkiego opisu damy na miejsce tutaj kolejne Fnatic, tak jak mówię, nie będę tutaj zbyt dużo opisywać ludzi o tą drużynę, bo każdy ją dobrze zna i myślę, że to po prostu tacy weterani sobie poradzą. Co bym dalej dał? Ens. Myślę, że poziom, który prezentują, mimo że tam ostatnio może nie mieli jakichś sukcesów, był taki troszkę plateau, taki wiecie, zastój, to mimo wszystko to, co pokazywali w poprzednich turniejach, myślę, że mają na tyle potencjał i na tyle mają bogaty map pool i wszystko, że na takie drużynki typu tutaj widzicie te niektóre jakieś, widzicie, Spirity, Furie, myślę, że będą po prostu swoją klasą w stanie ich lightowo rozpracować. I kolejną drużyną, którą według mnie warto tutaj dać jest Renegades, ponieważ to jest drużyna, która naprawdę ma podobny właśnie poziom regularności są takie Ens i ja tutaj po prostu wierzę w Lyaza. To jest kozak, to ja bym po prostu go określił jako taki australijski ZIWU. No wiadomo, Renegades to zawsze jest znak zapytania, ale ja naprawdę, według mnie, mają szansę i chciałbym, żeby w końcu znowu też coś pokazali i dostali się do tej fazy głównej, dlatego ich daję właśnie w te miejsce. Ok, i teraz po kolei, jeśli chodzi o te drużyny, jeśli chodzi o Cloud9, wiecie co, to jest na tyle duża niewiadoma, oni mają na tyle dziwny skład, niby mają legendy w swoim składzie, ale na tyle już takie przeterminowane legendy, że naprawdę nie mam pojęcia, co się z nimi stanie. Po prostu na tyle jest to według mnie ryzykowne do postawienia, że ich w tym miejscu nie umieszczę, natomiast jeśli chodzi o NIP, no to tutaj też bez większego komentarza, myślę, że mi się po prostu uda. I teraz tak, jeśli chodzi o ostatnie miejsce, te dwie drużyny mamy tutaj z głowy, AVANGAR według mnie ma większe szanse niż Vega, każdy nikt nie stawiał na wagę w poprzedniej, mimo że już im wychodziło, to w dalszym majorze, w kolejnym nikt na nich nie stawiał i znowu, oni się znowu dostawali i znowu na nich nikt nie stawiał i oni się znowu dostali. I tym razem myślę, że ludzie zaczną na nich stawiać i ja na nich nie postawię, myślę, że tym razem mi się w końcu nie uda. I teraz tak, skoro jesteśmy już przy blisko Spiritu, dajemy Spirit, według mnie Greyhound może jakąś mapkę ugrać, ale Spirit według mnie bez jakiegoś tutaj większego opisywania po prostu 0-3 dostanie w dupę i do domu. Natomiast teraz muszę się namyślić, jaką drużynę tutaj dać w ostatnie miejsce. Ok, postanowiłem, że mógłbym dać tak naprawdę Avangar lub Tyloo, to jest takie najbardziej logiczne, ale jeden taki becik może być, że tak powiem, takim ryzykiem. Damy tutaj Winstrike, ponieważ ostatnio dobrze grali, więc może to jest jakiś wskaźnik tego, że po prostu na majorze będą, na qualifierze będą grali równie dobrze. I tutaj podkreślam na sam koniec, że no, ten pickem to jest mega duża randomowość, naprawdę się może zdarzyć wszystko i generalnie to, czy ktoś trafi ten pickem, czy ktoś nie trafi tego pickemu, to w żaden sposób nie świadczy o tym, czy on jest jakiś super mądry, czy jest jakimś prorokiem, czy jest debilem. To jest jedna wielka losowość, szczerze mówiąc tutaj to nie ma wielkiego znaczenia, po prostu trzeba będzie mieć farta. No i to było tyle, więc kurczę, chciałbym jeszcze to dokładnie przemyśleć tak drugi raz, ale walić, nie będziemy tak robić, po prostu dajemy akceptuj. Więc skoro już uzupełniliśmy pikiem, teraz czas na uzupełnienie mojego kuponu na Totalbecie. Ok, jesteśmy na stronie Totalbetu i pokażę wam teraz króciutko bardzo, jak wygląda rejestracja i postawimy potem kupon. Tutaj by the way widzicie meczyk, który na pewno dzisiaj będę oglądał, będzie niesamowity meczyk, nie mogę się już doczekać, natomiast żeby założyć konto po prostu klikacie tutaj. I dane, które musicie podać, są naprawdę takie standardowe, czyli wiadomo, nazwa użytkownika, imię, nazwisko, e-mail, hasło, jakieś tutaj hasło bezpieczeństwa i taką najbardziej zaawansowaną informacją jest oczywiście numer PESEL. I tutaj macie też parę zgód, oczywiście oświadczam, że macie ukończone 18 lat. No i zaznaczacie to, co uważacie za słuszne i to, co trzeba. No i ja wam teraz to wszystko uzupełnię, nie będę wam podawał na ekranie moich danych osobowych. Ok, jeśli uzupełniliście już wszystkie dane, to potem dostajecie informację, że musicie potwierdzić swoje konto linkiem aktywacyjnym w e-mailu, co teraz właśnie uczynię. Ok, jak już się zarejestrowaliśmy, to wchodzimy w moje konto i tam uzupełniamy wszystkie dane. Ja tego wam nie pokażę, bo nie będę wam pokazywał moich danych, tak jak mówię po raz kolejny. I tam musicie podać dowód osobisty oraz numer konta i parę jeszcze innych takich drobnych danych, więc ja to teraz zrobię i stawiamy becik. Natomiast chciałbym jeszcze wam coś od siebie powiedzieć, mam nadzieję, że zdajcie sobie sprawę z tego, że hazard to nie zawsze jest taka niewinna zabawa i kiedyś pewien komentator, to był chyba Anders, powiedział takie zdanie: don't bet anything you cannot afford to lose, mam nadzieję, że nie trzeba tłumaczyć. No i myślę, że to jest dosyć rozsądne podejście, natomiast przechodzimy już do kuponiku. I patrzcie, na pikemy zrobiliśmy tak, żeby mniej więcej mieć jak największe szanse, żeby jednak te wyzwanie zrobić, natomiast tutaj będziemy mieli odwrotne podejście, czyli po prostu postawię te drużyny, które po prostu bardzo lubię i chciałbym, żeby wygrały i w ten sposób będę miał po prostu więcej radości z betowania. Zresztą jak kiedyś nie stawiałem dużo, ale stawiałem na CS:GO, czy na początku CS-a tam za parę euro wiadomo, to też właśnie miałem tego typu podejście, żeby po prostu były większe emocje i tak właśnie w tym kuponie zrobimy. Ok, a więc jak widzicie, wjechała tutaj już dyszka, więc wchodzimy sobie w esport, major i teraz tak, drużyny, które lubię lub zawodnicy w niektórych tych drużynach, których lubię, to na pewno będzie Vitality, no bo to jest ZIWU, największy talent świata, o którym zrobiłem już chyba z 10 filmów i zrobię również 11. Na pewno jest to Ens, bo tam, oprócz wiadomo tam Siergieja, ale to jest na przykład też Ariel, który jest chyba niedoceniony graczem, według mnie to jest naprawdę kozak, a niewiele osób o nim mówi. Więc to jest tak, Vitality, Ens chciałbym postawić, na pewno G2, Shox, Keny, wiadomo zawsze lowki. NRG, no lubię, ale jakoś tak bez strzału. Chciałbym też, żeby AVANGAR wygrał, bo naprawdę, no to na przykład ostatnio jak na NaVi grali, to naprawdę nieźle to wyglądało i naprawdę prezentują indywidualnie się przynajmniej bardzo dobrze tacy zawodnicy jak Kickert albo Jame, więc na pewno damy sobie tutaj AVANGAR, Vitality, Ens oraz G2. No jak widzicie, postawiłem w wszystkich 4 przypadkach postawiłem na faworyta. Nie wiem, czy by the way kamerka nie zasłania, ale już trudno, więc może to nie jest jakiś zbyt zaawansowany bet, ale tak jak mówię, to nie jest bet by Mefju, to jest po prostu taki becik for fun, więc tak będzie wyglądał mój kupon. I obecnie trwa promocja, że jak od 5 betów i tam potem jak więcej dajecie, to dostajecie większy mnożnik, natomiast no ja akurat te 4 meczyki chciałbym ustawić i zresztą chyba nawet zrobiłem tak, żeby Nie, te równocześnie lecą, więc tutaj nie będę mógł oglądać jakby obydwóch, no ale zrobiłem tak, żeby mniej więcej po kolei móc sobie każdy z tych meczyków oglądać, więc dajemy sobie tutaj postaw. Nie. No i tyle. Widzicie, salda zniknęło, kupon postawiony i tak to wyglądało, nic specjalnie skomplikowanego. Tak więc to by było tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało i możecie napisać mi w komentarzach, co sądzicie o moim pikemie, czy jest dobry, czy jest zły, jak wy żeście obstawili ten właśnie pikem. O kuponie może niekoniecznie, bo kupon to jest bezpośrednia reprezentacja tego, jaki gracze albo jakie drużyny lubię, więc tutaj nie ma czego oceniać. Ale to by było tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Narka.